Dzień dobry. W studiu jest ze mną ksiądz Wojciech Lemański. Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, powiedział pełniący obowiązki szefa izraelskiego MSZ-u Izrael Katz. Prawda to czy fałsz? Trudne pytanie. Właściwie we wszystkich wiadomościach mówiąc, przytaczając ten zwrot o antysemityzmie i o mleku matki. Wszyscy dziennikarze mówią, że cytują wypowiedź Izraela Kaca, pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych w Izraelu, a on też cytował poprzedniego premiera Izraela. Takie sformułowanie funkcjonuje. Czy ono jest prawdziwe? Tak jak większość tego rodzaju sformułowań, jest takim dużym kwantyfikatorem, czyli zawiera prawdę, i jednocześnie nie obejmuje całej społeczności. Pewnie są tacy, którzy w domu, i to jest chyba synonim tego mleka matki, w domu nauczyli się zachowań, postaw i wypowiedzi antysemickich. Jest mnóstwo takich domów, niestety chyba nie większość. Gdzie z mlekiem matki wyssali Polacy szacunek dla innych ludzi, dla ludzi, z którymi różnimy się naszą religią, kolorem skóry, krajem pochodzenia. I takich domów jest bardzo wiele, i myślę, że zwłaszcza w tych domach to sformułowanie pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych. Zostało wysłuchane z wielkim smutkiem, z bólem, z żalem. Natomiast e, ci, którzy, e, którzy mają ugruntowane antysemickie poglądy, którzy wypowiadają się na co dzień, właściwie co drugie słowo jest antysemickie, e, ci, którzy e, piszą na murach cmentarzy, tak jak ostatnio we Wrocławiu. E, hasła, które. E, no, niby nie, nie mają w sobie nic złego, ale miejsce jest takie, że wiemy, co one mają oznaczać. To oni e, pewnie na tę wypowiedź ministra spraw zagranicznych w ogóle nie zwrócili uwagi, dlatego że e, oni uważają, że oni głoszą prawdę. Więc jak głoszą prawdę, to żaden minister, żaden premier, żadna liga przeciwko zniesławieniom, żadna... E, Organizacja międzynarodowa ich nie powstrzyma, bo przecież prawda jest konieczna. A co z prawdą, którą wygłosił premier Benjamin Netanyahu, mówiąc, że Polacy w czasie II wojny kolaborowali z Niemcami? Prawda to, czy nieprawda? Byli Polacy, którzy kolaborowali z Niemcami, i na ten temat jest mnóstwo opracowań, choćby Choćby archiwum Ringenbluma, choćby ostatnia praca pana Puławskiego na temat reakcji rządu londyńskiego i świata zachodniego na temat czy na problem antysemityzmu i, i tych zachowań szmalcowniczych, takie nazwijmy jednym słowem. Otóż wiemy, że tych Polaków, którzy, którzy byli dla Żydów śmiertelnym zagrożeniem, i teraz trzeba było powiedzieć tak. W czasie wojny przed II wojną światową i po, po II wojnie światowej było niestety bardzo wielu. E, czytałem artykuł jednego z wybitnych polskich Żydów naszych czasów, który przypomina, że jednak tych, którzy. Byli zagrożeniem dla Żydów było znacznie więcej niż tych, którzy byli dla nich ostoją, schronieniem i oparciem tych, których byśmy mogli dzisiaj nazwać, i słusznie sprawiedliwym wśród narodów świata. Ale proszę nie zapominać ani przez moment, że ci sprawiedliwi wśród narodów świata bali się tych innych Polaków, przypomnę panią Antoninę Wyżykowską, która przez tak zwanych przedstawicieli podziemia niepodległościowego została tak obita, że wyglądała jakby była z Afryki i musiała uciekać z wioski pod jedwabnem, właśnie dlatego, że szła fama, że ona jest Żydom życzliwa. Nie wiedzieli, że ona przechowuje tych Żydów, bo gdyby wiedzieli, to by pewnie i ich, i ją zamordowali, ale podejrzewali, że, że ich wspiera, i dlatego tak to się skończyło. No dobrze, skoro przez ostatnie 20 lat z wielkim trudem udawało nam się dochodzić do tej prawdy historycznej o tym, że wielu Polaków kolaborowało z Niemcami, wielu Polaków wydawało żydowskich sąsiadów i umiemy to przyznać, to dlaczego kiedy to samo mówi premier Izraela, tak bardzo nas to boli, tak bardzo nas to oburza, tak bardzo nie chcemy przyjąć tego? Obawiam się, że tę pani wypowiedź trzeba było podzielić na dwie części. Pani powiedziała, że, że tak wiele nam się udało dokonać, tak wiele żeśmy zrozumieli, tak. tylko wydaje mi się, że to mówi pani o pewnej części naszego społeczeństwa, która może po sąsiadach Jana Tomasza Grosa, może troszeczkę wcześniej, może troszeczkę później zaczęła tę prawdę oswajać. I wydaje mi się, że na początku wydawało mi się, że to będzie e, ogromna większość z nas. E, dziś wydaje mi się, że, że tę lekcję odrabiało razem z nami jednak e, niewielu. E, I myślę, że, że e, jest, jest w tym wina tych, którzy uczą, czyli nauczycieli, czyli księży, czyli historyków, czyli dziennikarzy, publicystów, bo człowiek potrzebuje autorytetu, który go poprowadzi. Zabrakło nam profesora Bartoszewskiego, który był dla bardzo wielu Polaków takim właśnie autorytetem. Co więcej, był autorytetem dla ludzi mówiących o Polsce za granicą. Autorytet profesora Bartoszewskiego w Niemczech, w Izraelu, był niepodważalny. Otóż, jeśli, się, jeśli na miejsce tego autorytetu wchodzą pseudoautorytety, które próbują no, uczynić krystalicznie przejrzystą i krystalicznie nieskalaną ikonę narodu polskiego, to w, tej, w tym wizerunku nie mieści się nawet jeden szmalcownik, bo trzeba byłoby go nazwać tak jak, jak tych, którzy stoją za śmiercią rodziny Ulmów. Trzeba by ich nazwać wyrzutkami społecznymi, ludźmi, którzy mają jakieś korzenie ukraińskie. Znaczy, żyjemy w czasie, kiedy ci inni my, Polacy, mówią. E, Zostaliśmy urażeni, zostaliśmy dotknięci, zostaliśmy zniesławieni, dlatego że ja tak sobie wyobrażam wypowiedź premiera Netanyahu, która była, była wypowiedzią w języku hebrajskim, nie było tam żadnego polskiego dziennikarza, więc mówimy tak naprawdę o tym... Tak, mówimy o izraelskich mediach, które tak, cytowały które, swojego premiera i tak, potem i jeszcze... zapisały później po angielsku, podały tę informację w swoich doniesieniach z Polski, natomiast on powiedział Polacy. I nie powiedział, że wszyscy Polacy, nie powiedział, że naród polski, powiedział, że Polacy. Natomiast tym naszym Polakom natychmiast zapaliła się czerwona lampka. Aha, czyli on mówi o nas wszystkich, czyli on nas wszystkich znieważa, spotwarza. No, została, została dotknięta ta, no, no właśnie skalaniem ta głoszona przez ostatnie lata zwłaszcza, Między innymi przez Instytut Pamięci Narodowej, który podważa wyniki badań Instytutu Pamięci Narodowej, którego jest kontynuatorem. Została podważona ta wizja Polaków jako właściwie jedynych sprawiedliwych, właściwie największych sprawiedliwych, właściwie najliczniejszych sprawiedliwych. My nie zauważamy tego, że posponowanie sprawiedliwych z Bułgarii, z Rumunii, z Białorusi, z Ukrainy. E, jest e, w jakiś sposób e, odbieraniem im e, tej... E, no Nadludzkiej zasługi. A czy ksiądz nie, nie uważa, że absolutnie dramatyczną, bardzo szkodliwą rolę w tym procesie nie przyznawania się do polskiej winy, zapominania o tym, że trzeba się rozliczyć z naszą haniebną przeszłością, odgrywają politycy rządzący w tej chwili, ale także Kościół. Kościół, który nie potrafi o tym Spokojnie i jasno rozmawiać, który wciąż dopuszcza do tego, że z Ambon padają słowa no, absolutnie antysemickie. Panie redaktor, ja będę trochę oponował, będę stawał trochę w obronie tego kościoła, bo wydaje mi się, że tych wypowiedzi hierarchów czy, czy księży, czy rekolekcjonistów, kaznodziejów, którzy by wypowiadali się wprost, antysemicko jest naprawdę niewiele. Jeżeli ja tę winę kościoła e, dostrzegam na każdym kroku, jeżeli można coś kościołowi zarzucić, to to, że nie mówi na ten temat. To znaczy, że kościół e, umywa ręce, mówi: To nie nasza sprawa, i w to miejsce wchodzą tacy ludzie jak były ksiądz Miedlar, jak, jak pan Rybak, jak e, prawicowi. E, 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 publicyści, dziennikarze, politycy mają to do siebie, że pewne sprawy nazywają ostrzej niż, niż wszyscy pozostali. Natomiast nam brakuje, i myślę, że tutaj bym się z panią zgodził, że byliśmy w, w lepszym miejscu tego, tego odrabiania, tej lekcji historii. Bo proszę zwrócić uwagę, Benjamin Netanyahu nie powiedział nic na temat naszych relacji gospodarczych, na temat polityki obronny, obronności czy przemysłu zbrojeniowego, nie powiedział nic na temat edukacji czy na temat spotkania młodzieży izraelskiej i polskiej. On powiedział o tym, co było w czasie II wojny światowej. A ja sobie wyobrażam, co by się stało, gdyby Beniamin Netanyahu powiedział takie słowa, ale tutaj na tej polskiej ziemi musimy powiedzieć, my Żydzi, że pamiętamy kielce, pamiętamy jedwabne, pamiętamy wzory, pamiętamy sztuczyn. I, I nic więcej, tylko tyle. I my powinniśmy wtedy zwiesić głowy jak sitowie i powiedzieć, no tak, a myśmy przez tych ostatnich 20 lat... Właściwie nic nie zrobili. Napis na pomniku w Radziłowie i w Szczuczynie nadal głosi, że to faszyści, że to naziści zrobili tę zbrodnię, dokonali tej zbrodni. Napis na pomniku w Jedwabnym, który miał się zmienić w najbliższym czasie po odsłonięciu tego pomnika, do dzisiejszego dnia jest taki sam, jak został na tym pomniku wykuty. To zostawia taką przestrzeń, by jedni i drudzy, ci, którzy domagają się prawdy o, o tych naszych relacjach czasu wojny, czasu powojennego, no a potem niestety 68 rok. I teraz 50 lat po 68 roku, wychodzimy na ulicę Wrocławia i widzimy na murze Cmentarza żydowskiego napis, który, i to jest cudowna rzecz, tego, tego dnia, kiedy on się pojawił, przychodzą Wrocławianie młodzi, starsi i zmywają ten napis. I tej samej nocy y, ktoś, tą samą ręką prawdopodobnie, maluje ten napis po raz kolejny. Gdzie jest, y, gdzie jest właśnie polskie dziennikarstwo? Gdzie, są, gdzie, są, y, gdzie jest policja? Gdzie jest y, y, jak, jakaś. Y, ja bym informacja. zapytała, gdzie jest, gdzie jest ksiądz, który zambony powie. Y, Drodzy wierni, to jest złe, drodzy wierni, to jest. To ja powiem mocniej. W Polsce powstała przy konferencji episkopatu Polski komisja do spraw dialogu z judaizmem. Ta komisja miała już trzech swoich szefów. Był nią obecny przewodniczący konferencji episkopatu Polski, arcybiskup Gondecki, był biskup Cisło z Lublina. I jest obecnie biskup Markowski. Ja myślę, że właśnie w takich sytuacjach nie wszyscy proboszczowie, nie wszyscy dziekanie, nie wszyscy prałaci, ale właśnie ci, którzy z ramienia episkopatu mają nam pokazywać wzorce, powinni zareagować. Ja nawet napisałem w jednym z komentarzy, że tak bym chciał, żeby przy tym murzec mentalnym pojawił się właśnie biskup Markowski i powiedział, usuńmy ten napis, bo tak nie można. Niestety nie pokazał się ani, ani biskup Markowski, ani nikt z tej komisji episkopatu, która ma się tym dialogiem zajmować. Wydaje mi się, że ci nasi nauczyciele robią zbyt mało. To znaczy ja, to, że oni są, to jest bardzo wiele, ale oni robią zbyt mało, żeby. Wiernym, którzy mają prawo się w tym w całym tym bałaganie, w tym całym tumulcie nie odnajdywać, nie, nie dają jednoznacznych wskazówek. Pamiętam pani, pani redaktor pewnie też, jak, z jakim wielkim przejęciem, z jaką nawet zaskoczeniem przyjęto słowo, przepraszam, wypowiedziane przez biskupa Markowskiego dwa lata temu w Jedwabnem. On powiedział, że to tak się powinno zachować. I pamiętam, że chwilę później rozmawiałem z nim, księże biskupie, pojedźmy teraz razem z tymi Żydami, którzy co roku objeżdżają te miejsca, pojedźmy do Szczuczyna, pojedźmy do Radziłowa, pojedźmy do Wąsosza, pojedźmy do Bzur, gdzie odnaleźliśmy mogiłę tych zatłuczonych przez... Że z polskich szowinistów kobiet żydowskich. Powiedział, ja nie byłem przygotowany na to, żeby, żeby tam jechać, a... Liczyłem na to, że w kolejnym roku pojedziemy. W kolejnym roku nie pojechał nawet do Jedwabnego. Tego nam brakuje. Bardzo dziękuję. No, czekamy na takie, na takie wizyty, na takie gesty i takie słowa. Ja Państwu już bardzo dziękuję. Polecam najnowszy numer Newsweeka. Widzimy się za tydzień, a wszystkie odcinki programu można oglądać na wiod.pl. Dziękuję i do zobaczenia.